zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Józef Piłsudski. Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona ojczyźnie w 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy polecali powstania narodowe, przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i w więzieniach zaborców. Jednakże nasi pradziadowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Nasi chłopcy przywdziali mundury i ruszyli do walki, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i symbol zwycięstwa. Uczcimy ten dzień głęboką refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Łącząc pokolenia, wsłuchując się w słowa naszych najpiękniejszych pieśni patriotycznych, zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewu. Szkoła Baczność. Podczas sztandaru wyprowadzić sztandar. Do hymnu. Thank you.
Pochyl mnie, spocznij. Ziemia Polska, ziemia trudna i doświadczona, ziemia moja, bądź pozdrowiona. Jan Paweł II. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Władysław Pamięć. Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne. Wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. Bogusław Pamięć.
zwyciężyć, spocząć na laurach, to klęska. Józef Piłsudski. Thank you.
Polska jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Jan Paweł II. Thank you.
aby wyprowadzić sztandar. Spocznij.